na jej głowie. Dobrze, że jesteś. Czekałem na ciebie. Archanioł Gabriel z radości niemal wyskoczył z piór. Pan nieba i ziemi powierzył mu zadanie i niezwykle i odpowiedzialne i to do tego bardzo ważne. Zadanie najważniejsze – Jakiego nie polecono do wykonania od czasu stworzenia. Miał znaleźć na ziemi matkę dla Mesjasza. Gabriela nie przerażała ta misja, bo przecież każda kobieta na Ziemi będzie zaszczycona, jeśli zostanie matką Mesjasza. Wszystko więc da się wykonać w czasie szybkiego, kilkugodzinnego lotu. Gabriel powoli sfrunął na Ziemię, dokładnie się rozejrzał i zatrzymał się przy wspaniałej willi. Bez zastanowienia i pewnie zwrócił się do pięknej i eleganckiej właścicielki posesji. Czy chcesz zostać matką Mesjasza? Czy to żart? Wyruszam w podróż dookoła świata. Tego brakuje, abym teraz myślała o dziecku. Gabriel wyruszył więc w dalszą podróż, mrucząc coś pod nosem. Pewnie lepsza będzie matka nie tyle bogata, co bardziej życiowa. Pofrunął nad wielkim biurowcem i w jednym z biur dostrzegł się zdecydowaną i kompetentną kobietę przy wielkiej stercie papierów. To będzie wspaniała matka, pomyślał dobry Gabriel i zatrzymał się u brzegu jej biurka. Bez wielkich wstępów przedstawił kobiecie swoją propozycję. Jednak jej odpowiedź nastroszyła wszystkie jego pióra w skrzydłach. Dziecko, teraz, oszalałeś. Czy masz pojęcie, ile spółak, spółek musiałam połączyć, by spowodować wzrost na giełdzie? Jestem prawie na szczycie kariery, rozumiesz to? Jestem na szczycie. Nie mogę teraz wyhamować, i to z powodu jakiegoś dziecka. Ale to Mesjasz, powtórzył Gabriel nieśmiało. No to co? Odpowiedziała kobieta obojętnie. Gabriel leciał dalej, a jego optymizm topniał. Może powinienem szukać kobiety, która ma już dzieci? Pewnie byłoby łatwiej, myślał zmartwiony. Latał i latał, aż wreszcie znalazł kobietę zapracowaną, będącą ciągle w biegu, matkę trójki bardzo żywych i wesołych dzieci. Kiedy Gabriel Anioł przedstawił swoją propozycję, musiał głośno krzyczeć, by kobieta go usłyszała. Ta spojrzała na niego zdumiona, a po chwili wybuchła: Jeszcze jedno dziecko, jak sobie dam radę? Ta trójka mnie już wykańcza. Nie mogę doczekać się, kiedy dorosną. Gabriel odszedł pieszo ze spuszczonymi skrzydłami. Teraz naprawdę miał kłopot, nie mógł jednak zawieść. Jego misja miała decydujące znaczenie dla wszystkich wieków. Muszę znaleźć kobietę młodą, odważną, szlachetną, o wielkim sercu, naprawdę wielkim, ogromnym. Ale gdzie taką znajdę? Pomyślał. Gabriel latał i latał na północ i na południe, szukał przez całe miesiące i lata. Pewnego dnia, w malutkiej miejscowości, w Dolinie Galilejskiej, znalazł młodą dziewczynę, może piętnastoletnią. Pracowała, śpiewała i modliła się. Była uboga, wolna i szczęśliwa. To ona, powiedział w duszy Gabriel, rzucił się w dół, a jego anielskie serce biło jak szalone. Dziewczyna miała na imię Maryja. Anioł wszedł do jej domu i powiedział: Bądź pozdrowiona, Maryjo, Pan jest z tobą, obdarzył cię wielką łaską. Maryja, słysząc to, zdumiała się i zastanawiała się, co mają znaczyć te słowa. Lecz wtedy Anioł powiedział do niej: Nie lękaj się, Maryjo, znalazłaś łaskę u Boga, porodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on wielki, gdyż Wszechmocny Bóg nazwie go swoim synem. Wówczas Maryja powiedziała Oto ja służebnica pańska, niech Bóg uczyni ze mną to, co mi oznajmiłeś. Wszyscy aniołowie w niebie śpiewali Alleluja, a najszczęśliwszym ze wszystkich był anioł Gabriel. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.